Witamy wszystkich, jesteśmy na dworcu centralnym w Hadze i dzisiaj jedziemy na wycieczkę do Paryża i teraz idziemy na górną płytę na dworcu, skąd będzie odjeżdżał nasz autobus i zapraszamy do oglądania wszystkich vlogów z tego pobytu oraz później podsumowania, jakie atrakcje warto zobaczyć w Paryżu. Także zapraszamy! Jesteśmy na górnej płycie dworca centralnego na dworcu autobusowym. To tu odbywa się pierwsza zbiórka wraz z panią przewodnik. I to tu podjedzie nasz autokar, którym pojedziemy na wycieczkę. Autokar pojawił się punktualnie o 7:30. Den Haag jest drugim punktem odbioru turystów. Jeszcze będziemy mieć przystanek w Rotterdamie i Bredzie, skąd już pełnym dwupoziomowym autokarem ruszamy w drogę. Nasz kierowca to kobieta, która ma ogromne doświadczenie na trasie Holandia-Paryż. Podczas naszej wycieczki tutaj mamy przerwę w Belgii na stacji benzynowej. Na parkingu stoją dwa autokary z biura podróży, którym my jedziemy. A tutaj jest właśnie stacja benzynowa Total, na której mamy czas, żeby właśnie napić się kawy, skorzystać z toalety, ewentualnie właśnie coś zjeść. Mamy tutaj 45 minut przerwy. I teraz właśnie już idziemy pod daszek, ponieważ troszeczkę pada deszcz i nie jest zbyt przyjemnie. A Bartek już czeka tutaj z naszą kawką, bo udało nam się kupić ją dużo wcześniej. Mimo brzydkiej pogody za oknem, podróż mija nam w miłej atmosferze, a całość dopełnia puszczany nam film Top Gun. W autokarze podczas podróży możemy za niewielką kwotę zakupić kawę, herbatę, wodę, kolę lub piwko. Dojechaliśmy na miejsce, jesteśmy już w Paryżu, jesteśmy przy Łuku Triumfalnym, mamy tutaj kilka minut przerwy, żeby zrobić zdjęcia, więc idziemy teraz, chodź. Łuk Triumfalny to jeden z najsłynniejszych pomników Paryża. Jego budowlę ukończono w 1836 roku. Powstał dla upamiętnienia wszystkich, którzy walczyli za Francję, zwłaszcza podczas wojen napoleońskich. Pod łukiem od 1921 roku znajduje się grób nieznanego żołnierza z wiecznie płonącym zniczem. Łuk Triumfalny znajduje się w 8 dzielnicy na zachodnim skraju Pól Elizejskich, na środku czteropasmowego ronda, od którego odchodzi aż 12 ulic. Na ścianach oprócz rzeźb umieszczono nazwy miejscowości, w których toczono bitwy, jak również nazwiska generałów biorących w nich udział, w tym również polskich. Od samego wjazdu do Paryża nasza przewodniczka pani Ania opowiada nam o mieście i o tym, co dokładnie widzimy za oknem. Co zajmowało bardzo dużo miejsca i dzięki właśnie wymyśleniu prostego, że tak powiem, zamknięcia walizki, prostokątnej walizki, można było układać się jedną na drugim. Także tu mamy wielki dom towarowy Louis Vuitton po prawej stronie. Kolejka jak zwykle, zawsze jest kolejka do wejścia, ponieważ jest ilość osób, które tam przebywają, ograniczona, żeby można było spokojnie robić zakupy. Po prawej stronie mamy te czerwone markizy, jedna z najbardziej znanych i drogich restauracji Fouquet. A po prawej, po lewej, rozglądajcie się, będziecie widzieć różnego rodzaju sklepy, zarówno te droższe, jak i zwykłe sieciówki. Ten budynek, który teraz za chwileczkę będzie po mojej lewej stronie, tam gdzie powiewa ta flaga francuska i stoi taka duża dosyć kolejka, to jest tak zwana oranżeria. Tutaj znajdują się te przepiękne obrazy Claude'a, Monet, Picasso, Modigliani. Od Łuku Triumfalnego przyjeżdżamy na most Pont du Carrousel. Jest godzina 15 i to właśnie teraz mamy pierwszy dłuższy postój. I do wyboru. Albo idziemy z grupą i przewodnikiem zwiedzać wspólnie, albo zwiedzamy samodzielnie i musimy się na 19 stawić w to samo miejsce, aby móc udać się do hotelu. Pierwszym punktem, gdzie kierujemy się wszyscy wspólnie, są podziemia Louvru. Wejście do podziemi jest darmowe i dostępne dla turystów. Podziemia są na poziomie -2 i to tu znajdziemy kasy, punkt informacyjny, sklepy, restauracje, toalety, odwróconą piramidę i to tu możemy się rozejrzeć i zdecydować, co chcemy zwiedzić. Główne wejście do Louvru znajduje się w szklanej piramidzie. Są to nasze pierwsze chwile w Paryżu i tego dnia postanowiliśmy odłączyć się od grupy i spędzić te kilka godzin osobno. Jak ci się podoba początek? Głodnie. Zaraz pójdziemy coś zjeść. Pamiąteczki, pamiątki.
Na nasz pierwszy zakup mamy fotoramkę z Paryża. Nasza pierwsza pamiątka z tego weekendowego wyjazdu. Idziemy dalej. Kierujemy się teraz do odwróconej piramidy, a obok nas jest gigantyczna kolejka do wejścia do Luwru, gdzie nawet przewodniczka nam mówiła, że lepiej zakupić bilety online wcześniej, bo inaczej wejście jest niemożliwe, żeby zakupić tutaj bilety na miejscu. Odwrócona piramida jest kopią głównej piramidy, która znajduje się na dziedzińcu. Zbudowana jest ze stali i szkła, a podstawa piramidy zwrócona ku górze zlokalizowana jest na środku wysepki Ronda na dziedzińcu Luwru. Cała masa piramidy wynosi 30 ton, a jej wierzchołek zawieszony jest około 140 cm nad ziemią, a pod nim znajduje się mała piramida kamienna. Wierzchołki piramid prawie dotykają do siebie. Natomiast szklane tafle o grubości 3 cm łatwo rozszczepiają światło słoneczne, dając tęczowe refleksy na podłodze, czego my niestety nie mieliśmy okazji zobaczyć. W Luwrze znajduje się pierwszy sklep firmy Maxims, który został otwarty w 2015 roku. 6 makaroników kosztuje tutaj 15 euro. Takie pudełeczko jak to. To poproszę. Tak? Oczywiście, jak Francja, to obowiązkowo makaroniki. Znajdziemy tu ponad 250 produktów, m.in. wyroby czekoladowe, nugaty, koronkowe naleśniki, lokalne francuskie specjały. To właśnie tu możemy odkryć słodkie i słone przysmaki oraz szeroką gamę wypieków, to jest makaroniki i ptysie. Nas przyciągnęły tu makaroniki, których wybór jest bardzo duży i to my decydujemy, jakie smaki znajdują się w naszym pudełeczku. Najpierw pokażemy Wam, jak wyglądają. Są tak ładnie zapakowane. Za 6 sztuk makaroników zapłaciliśmy 14,50, gdzie mogliśmy wybrać sobie różne smaki. Proszę, kochanie, testuj. Który chcesz? Waniliowy. Daj Ci wyciągnę. Proszę. Dobre? Smakuje? To daj spróbować. Pycha, ale bardzo fajny sklep. Osobiście uważamy, że idealnym rozwiązaniem było odłączenie się od grupy, dzięki czemu czujemy się zdecydowanie wolni i możemy spacerować gdzie tylko chcemy. Po prostu nie nadajemy się na wycieczki. Zorganizowane. Tak, zorganizowane, dokładnie. Chyba jesteśmy zbyt indywidualni, chociaż oferta tutaj tego biura jest bardzo ciekawa, ponieważ w dobrej cenie jest zarówno hotel, jak i przejazd, więc to jest fajne. No i tak jak mówiłam wcześniej, na 19 musimy wrócić już do autobusu. Louvre to dawny pałac królewski, w którym obecnie znajduje się jedno z najbardziej znanych muzeów sztuki na świecie. Jest to jedno z największych i najstarszych muzeów świata. Bilet wstępu dla osoby dorosłej kosztuje 22 euro, a główne wejście znajduje się w szklanej piramidzie. Louvre jest ogromny, a większość turystów przyjeżdża tu, aby zobaczyć głównie Mona Lizę. Muzeum Louvre wybudowano w 1190 roku. Początkowo pełnił funkcję obronną, później stał się rezydencją królewską, gdzie stanowił siedzibę ponad 20 władców Francji. Ostatecznie dopiero w 1793 roku otworzono tutaj muzeum. Pałac posiada 3 skrzydła, które otaczają dziedziniec Napoleona. Cała kolekcja Luwru liczy ponad 350 tysięcy eksponatów, z czego zwiedzającym udostępniono zaledwie 10%. Zbiory zostały podzielone na 8 tematycznych działów. Natomiast szklana piramida została wybudowana na wzór egipskiej piramidy Cheopsa w 1989 roku i ma 21 metrów wysokości. Wykonana jest wyłącznie ze szkła i metalu. Gdzie mnie zabierasz, panie przewodniku mój? Na kebaba. No to chodźmy. Ja ci znajdę zaraz w okolicy. Idziemy szukać obiadku jakiegoś dobrej restauracji. Bo jesteśmy już głodni. Mimo słodkości, które już pochłonęliśmy, to nie jest to samo co obiad, więc musimy znaleźć jakąś knajpkę.
Od Luwru ponownie przechodzimy przez most Karuzel nad Sekwaną, gdzie poza pięknymi budynkami dostrzegamy nieodzowny element Paryża, czyli bezdomnych ludzi, którzy są widoczni na każdym kroku, nad brzegiem Sekwany, na ulicy, na środku przejść ulicznych pod sygnalizacjami. Ich ilość jest naprawdę przerażająca. Po przejściu na drugi brzeg dostrzegamy małe stoiska handlowe z książkami, płytami winylowymi i obrazami. Już wcześniej od pani Ani dowiedzieliśmy się, że ze względu na zbliżającą się olimpiadę władze Paryża chcieli je zlikwidować, ale mieszkańcy na to nie pozwolili, ponieważ handlują tam od kilkudziesięciu lat i nie pozwolą się stamtąd usunąć. Jedyny minus dzisiejszego wyjazdu to jest pogoda. Miało być zdecydowanie cieplej, ale no niestety nie mamy takiego szczęścia. Po krótkim spacerku wybraliśmy właśnie tą restaurację. Tutaj są stoliki na zewnątrz, ale niestety jest za zimno i idziemy do środeczka. Już złożyliśmy zamówienie, Bartek jest w środku. Lokal jest bardzo przyjemny. Jeśli Paryż, to oczywiście musi być winko. Dokładnie tak. Kochanie, zdrówka. Dostaliśmy już właśnie pierwszą część naszego zamówienia. Jest tutaj. Jest to nasze Chardonnay, cała buteleczka. I jak smakuje? Powiem ci szczerze, że mi też. Przyszło nasze jedzonko. Ja mam taki pyszny makaronik z kuleczkami mięsnymi, z parmezanem. Bartek zamówił burgerka z fryteczkami. Ale jesteśmy po prostu głodni. Ślimaki będziemy próbować później. Dokładnie, a teraz jemy. Po pysznym obiadku, za który zapłaciliśmy 70 euro, ze względu na tą butelkę Chardonnay, nie będziemy tego ukrywać. Na tym fajnie weekend. Tak. Butelka Chardonnay musiała wjechać. I była bardzo, bardzo dobra. I wpłynęła na nasze pozytywne nastroje, mimo tej brzydkiej pogody. Ale teraz idziemy zwiedzać dalej. Przechodzimy obok Muzeum d'Orsay, gdzie wstęp kosztuje 16 euro dla osoby dorosłej. Jest to muzeum znane na całym świecie z bogatej kolekcji sztuki impresjonistycznej. Ale my, ze względu na ograniczony czas wolny, ruszamy dalej przez most, wprost do ogrodu w Tuileries. Jest to wspaniały ogród publiczny pomiędzy Louvrem a placem de la Concorde. Zajmuje centralne miejsce jako miejsce spotkań, zabawy i relaksu. Ogród został stworzony dla Katarzyny Medycejskiej w 1564 roku. Wcześniej, do połowy XVI wieku, znajdowała się tutaj fabryka dachówek. Ogród oferuje idealne połączenie kultury i wypoczynku. Jego alejki wysadzone drzewami i trawnikami przeplatane są rzeźbami, które zachwycają miłośników sztuki. Znajdziemy tu również trzy restauracje z pięknymi, zacienionymi tarasami. Z ogrodów kierujemy się prosto w stronę placu Vendôme. Położony jest on w pierwszej dzielnicy Paryża i pochodzi z czasów Ludwika XIV, a swoją nazwę zawdzięcza księciu Vendôme. Plac wytyczony w latach 1687-1720 ma kształt ośmiokąta z zaokrąglonymi narożnikami. Do czasów rewolucji francuskiej stał na nim konny posąg króla. Dziś w jego centralnej części znajduje się 43,5-metrowa kolumna postawiona ku czci Napoleona. Trzon kolumny wykonany jest z brązu, a na jej szczycie znajduje się statua Napoleona w stroju cesarza. Natomiast wszystkie fasady domów są identyczne, a plac stał się symbolem ducha i stylu paryskiego. To tutaj Napoleon poślubił Józefinę, a w jednej z kamienic w 1849 roku zmarł Fryderyk Chopin. Przy placu stoi słynny Hotel Ritz, który zyskał rozgłos w 1997 roku za sprawą księżnej Diany, która spędziła w nim ostatnie chwile życia. Hotel Ritz związany był z wieloma ważnymi wydarzeniami z dziejów Paryża. Gościli tutaj pisarze, politycy, gwiazdy filmu, monarchowie. To tutaj przez 35 lat mieszkała Coco Chanel w swoim apartamencie. Wokół placu znajdują się ekskluzywne, modne i bardzo drogie butiki.
W drodze do najsłynniejszej galerii przechodzimy obok Opery Garnier. Jest to niezwykle piękny i imponujący budynek. Od wewnątrz pokryty jest złotem i marmurem, ale z zewnątrz również robi ogromne wrażenie. Fasadę zdobią marmurowe kolumny, fryzy, grupy rzeźb i posągi. Opera zawdzięcza swoją nazwę swojemu projektantowi Garnierowi. Zaprojektował on ten budynek w 1861 roku na zlecenie Napoleona III. Ciekawostką jest fakt, że Opera Garniera była inspiracją dla słynnego na całym świecie musicalu Upiór w operze. Opera ma 173 metry długości, 74 metry wysokości i 125 metrów szerokości. Może pomieścić 2100 zwiedzających, a jej ogromna scena mieści 450 artystów. Jeśli chodzi o zwiedzanie opery, to warto zakupić bilet wcześniej przez internet w kwocie 15 euro, co pozwoli nam uniknąć długich kolejek na miejscu. Ale naszym aktualnym celem jest Galeria Lafayette. Jest to jedno z najbardziej kultowych miejsc dla miłośników mody i luksusu na całym świecie. To nie tylko centrum handlowe, ale prawdziwa instytucja, która przyciąga zwiedzających z całego świata. Na dachu galerii znajduje się bezpłatny punkt widokowy, który zapewnia wspaniałe widoki na panoramę miasta. Niestety my nie mamy już wystarczająco czasu, aby się tam udać. Ale mieliśmy za to okazję zobaczyć kopułę wewnątrz galerii. Robi ona ogromne wrażenie. A w tym sklepie właśnie kupimy sobie winko na wieczór. Ze względu na to, że brakuje tutaj zwykłych sklepów spożywczych, weszliśmy do sklepu z winami, w którym zakupiliśmy jedną buteleczkę Chardonnay wraz z korkociągiem jeszcze na wieczór. Tutaj tak się prezentuje właśnie ten sklepik. A tu mamy cały zestaw Chardonnay w różnych cenach od 12 do 80 euro albo więcej. Wybór jest ogromny. A my idziemy dalej. Po krótkim spacerze uliczkami tutaj Paryża, teraz jesteśmy ponownie przy Luwrze. No i niestety, ale nasz czas się kończy i musimy kierować się w stronę mostu, gdzie będzie zaparkowany nasz autokar i będziemy jechać do hotelu. Także na pewno jeszcze pokażemy Wam hotel, jak wygląda i nasz pokój, jaki dostaliśmy. Ze względu na korki w Paryżu, dojazd do hotelu zajął nam niecałą godzinę. W ramach wycieczki mamy dwie noce w hotelu Campanila. Jesteśmy już na górze, dostaliśmy kartę. I tutaj jest taki system, żeby wjechać na swoje odpowiednie piętro, trzeba zeskanować w windzie swoją kartę do pokoju. My mamy pokój 351 i zaraz Wam go pokażemy. O! Tutaj mamy duże łóżko, zestaw do parzenia kawy, herbaty, mały telewizor, idziemy zobaczyć łazienkę. Ojej! I tu mamy łazienkę z wanną i możliwością prysznica w niej. Także tak to wygląda. Widoków za oknem w tym momencie nie mamy, bo jest już 20, nawet później, więc nie wiem, czy coś będzie widać. No to strasznie. Zerknij. Nie ma. Nie widać, a jesteśmy niedaleko lotniska. W lobby znajduje się bar, gdzie jest spory wybór alkoholi nisko- i wysokoprocentowych, a duże lane piwo kosztuje 8 euro. Znajdziemy tutaj również piłkarzyki dla dzieci. W ramach naszej wycieczki mamy również dwa śniadania. Niestety dużym problemem okazała się organizacja personelu podczas nich. Restauracja nie była w stanie pomieścić wszystkich gości, co wiązało się ze staniem w kolejce przed drzwiami. Jak również asortyment śniadaniowy był mocno ograniczony i wielu produktów brakowało.
biorąc pod uwagę, że jesteśmy już zameldowani, zanieśliśmy swoje rzeczy do pokoju i oczywiście jak to my nie możemy usiedzieć w jednym miejscu na tyłeczku i idziemy na spacerek tutaj wokół hotelu, zobaczymy co tutaj się znajduje, może uda nam się znaleźć coś, gdzie będziemy mogli posiedzieć i zjeść jeszcze jakąś kolację. Nie. Szczerze mówiąc, to my mamy obczajanego już chyba 250 metrów stąd, więc idziemy zobaczyć, gdzie on jest. O ile będzie otwarty. Nasi rodacy już tam byli, bo widzieliśmy opinię na Google, więc zobaczymy, czy będzie otwarty. Jak będzie, to sobie coś zjemy. A jak nie, no to wrócimy do hotelu, do restauracji hotelowej, bo jest czynna do 11. I dosłownie po paru minutkach docieramy do kebaba. Idziemy zobaczyć do środeczka, co on preferuje, co on poleca tutaj. Widzieliśmy po zdjęciach, że jest pizza, kebab i dosyć duża kolejka, ale zaraz się przekonamy w środeczku, co jest. Czekaj. Takiego kebaba to się nie spodziewaliśmy, bo patrz. Numery, tak, tu są numery. Coś podobnego jak w McDonaldzie, tylko że dodę. Dobra, co ty chcesz, mój drogi? Zobacz, tu mamy jakiś zestawik. Tu mamy... Falafel, to nie? To ja to będę raczej. W bułce? No dobra. Takiego kebaba to się nie spodziewałem. Nie wiem, czy będzie widać. Chłopaki kręcą. Szczerze, że kebab na wypachy. Zobaczymy, jak będzie smakowało. Przyszło i zamówienie Bartka. To jest kebabik z serkiem fetą. Tutaj do tego fryteczki i sosy. Tak się prezentuje. Smacznego, kochanie. Jako druga przyszła moja pizza. Jest to pizza mięsna. Jest na niej bardzo dużo dodatków i wygląda całkiem sympatycznie. Zaraz zobaczymy, jak smakuje. My teraz idziemy jeszcze na krótki spacerek, żeby spalić zbędne kalorie przed snem. Później już do hotelu, żeby odpoczywać, a jutro czeka nas dosyć też intensywny dzień, więc teraz już będziemy kończyć i zapraszamy do oglądania innych naszych filmów, lajkowania, komentowania i subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia, pa! Pa!